Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich druhen, druhów oraz zarządu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie pragnę złożyć Państwu serdeczne i szczere życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Pomimo tego, że prognozy pogody na najbliższe świąteczne dni nie są zbyt optymistyczne, ja mimo wszystko chciałbym życzyć Państwu dużo ciepła. Ciepła duchowego i dużo pogody, i mam tutaj na myśli pogodę ducha. Chciałbym życzyć Państwu dużo spokoju i pokoju, dużo radości, dużo pogodnych chwil spędzonych w gronie nie tylko najbliższej rodziny, ale także najbliższych przyjaciół i wszystkich Państwa znajomych. Niech ten czas Wielkiej Nocy będzie także czasem rozmyślań, czasem natchnienia, i niech właśnie zmartwychwstanie Chrystusa będzie też dla nas natchnieniem do modlitwy, nie tylko za to, co dzieje się wokół nas w najbliższej okolicy, w najbliższym środowisku, ale niech będzie wypełniony ten czas solidarnością i modlitwą za to, co dzieje się także na arenie międzynarodowej. Wszystkim Państwu raz jeszcze życzę wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia i wszystkiego, czego Państwo sobie pragniecie i życzycie osobiście. Po prostu powiem krótko: wesołego Alleluja!